Witam, witam społeczności. Ponownie z panelem Don Fejla. Chcielibyśmy was tutaj podzielić się kilkoma takimi zdaniami. Ze względu na to, że słuchajcie, w najbliższym czasie zbliża się taka piękna chwila, a mianowicie to już praktycznie rok czasu tutaj będziemy tworzyć tą wspólną grupę, wspólną społeczność, wspólnie krocząca w jednym kierunku, wspólnie uczącą się organizacją, wspólnie chcącą pogłębiać wiedzę, wspólnie chcący korzystać z doświadczeń legendy MLM-u, czyli Dona Fejli, autora książki 45-sekundowej prezentacji, która odmieni twoje życie. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że chcecie tutaj z nami uczestniczyć, ale jeszcze chciałbym wrócić do tego samego początku. Powiem tak, że nie wiadomo, kto tutaj w tym teamie, czy w tej drużynie jest głową, a kto jest szyją. To chyba zależy od sytuacji, kiedy ktoś z nas więcej myśli, albo mniej robi, albo więcej robi, a mniej myśli. Raczej to tak nie ma. Raczej się uzupełniamy wspólnie tutaj z Adrianną. Ty jesteś tą głową, a ja nią kręcę. Tak normalnie zawsze jest. Okej, ja się będę poddawał. Dobra, można kręcić, no, ale nie wiem, czy tak do końca jest, ale okej, dobra. Tutaj nie chodzi o to, żeby tak naprawdę ktoś był wyżej, ktoś był niżej, ktoś kim kręcił albo ktoś im nie kręcił, bo to nie daje żadnej satysfakcji. Satysfakcję dajecie wy nam za to, że jesteście tak długo z nami, za to, że ta społeczność się cały czas rozrasta. Ja chciałam dodać ze swojej strony, że bardzo serdecznie wam dziękuję, szczególnie tym, którzy tak regularnie z nami są na każdych praktycznie Zoomach, uczestniczą w tych Zoomach bardzo aktywnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami, swoimi uwagami, swoimi różnymi rzeczami, z którymi nie zawsze mają szansę z kimkolwiek się podzielić, co jest dla nas bardzo, bardzo naprawdę wartościowe i myślę, że dla tych osób, które też przychodzą pierwszy raz i słyszą coś takiego, to też dużo bardzo daje, bo widzą, że jest miejsce, gdzie mogą sobie swobodnie porozmawiać, nie będzie żadnych osób, które będą je w jakiś sposób negować, czy w jakiś sposób, nie wiem, piętnować za to, że może nie chcą czegoś robić, może chcą inaczej, może nie czują tego, tak jak zwykle się podaje to na tacy w postaci różnego rodzaju perswazyjnych szkoleń, czy sprzedażowych technik. I jestem ogromnie zadowolona z tego, że tak wielu z was podziela te same opinie na temat tego, co się dzieje w obecnym MLM-ie w całej branży praktycznie. I mogłabym nawet powiedzieć na całym świecie, bo spotykam wiele ludzi, którzy są również z zagranicy i mówią dokładnie to samo, że czują po prostu już zmęczenie tą nieustanną walką o klienta, o sprzedaż produktów, o jakieś, nie wiem, próbowanie zrekrutowania wielkiej ilości ludzi i czują ogromną radość, kiedy słyszą to, co Don mówi. Dla nas to jest tym bardziej motywujące do działania, że coraz więcej osób się tutaj dołącza i bardzo serdecznie wam chciałam za to podziękować razem z Krzyśkiem, za to, że uczestniczycie razem z nami, wspieracie nas dobrym słowem, komentarzami. Po prostu to jest naprawdę za każdym razem, kiedy to czytam, to jeszcze bardziej się serce moje raduje. Jeszcze więcej wiary, jeszcze więcej energii dostajemy od was przez te wasze komentarze. Pomimo to wszystko, że tak naprawdę tę grupę tworzą różne społeczności, czyli różne osoby z różnych firm MLM-owych. Nie mamy tutaj żadnej
Zasadę mamy bardzo prostą, nie mówimy, nie rozmawiamy tutaj, nie wymieniamy nazw firm, aby być totalnie neutralnym. Chcemy wspólnie dzielić się doświadczeniem, dzielić się wiedzą. Chcemy również od Was czerpać tą wiedzę, bo przez jakąkolwiek rozmowę, przez wymienianie poglądów, nawet dawanie argumentów różnych, my się uczymy, jak również Wy od nas, bo kiedy jest najłatwiej się uczyć? Przez to, że uczestniczymy w konwersacjach. Nie to, że słuchamy, bo słuchania tylko tak naprawdę niewielki procent nam zostaje w głowie, natomiast jeśli uczestniczymy, to dużo więcej wiedzy nam zostaje. Jest to bardzo fajne, że chcecie uczestniczyć, że chcecie się z nami wymieniać, że darzycie nas zaufaniem i my również Was darzymy zaufaniem i otwartością do Was, bo to jest naprawdę fajna rzecz, fajne takie bardzo miłe dla ucha, dla serca takie przyjęcie z Waszej strony. Bardzo fajnie, że na każdym jednym z tych Zoomów jest zawsze ktoś, jakaś nowa osoba, która jest w zupełności nowa, że poszerza się ten krąg osób, które chcą się uczyć, chcą wracać do tej, można powiedzieć, do historii, do tego początku, kiedy Don zaczynał, bo to cały czas jest... Ta książka cały czas jest na topie. Ona prawie, że nic się nie zmieniła, aczkolwiek jest dostosowana do czasów obecnych, do czasów social mediów, gdzie teraz uczestniczymy, możemy to uczestniczyć w każdym innym spotkaniu na Zoomach, nie tylko na Skype'ie, na WhatsAppie, gdzie tylko tak naprawdę chcemy. Możemy wykorzystywać wszystkie narzędzia, które technologia nam daje. Natomiast ten trzon, ta podstawa tej książki zostaje cały czas taka sama. Ten MLM, który kiedyś został oparty i napisany przez Dona, dalej jest, dalej mówimy o tym samym. Dalej mówimy, dalej używamy tych samych zwrotów, które są dla nas zrozumiałe, dla naszej społeczności, które możemy tutaj spokojnie wymienić, bo to jest tak naprawdę sześć tylko punktów, które są potrzebne nam, żebyśmy zrozumieli, czym jest właściwie ten MLM i jak to, co Don mówi, jak to rozumieć, czyli wolność, wolna przedsiębiorczość, wolność finansowa, sprzedaż rozumiana przez dzielenie się możliwościami. Jest to wyraźnie i dobitnie napisane. Sponsor, kto to jest? Nauczanie i duplikacja. Jest to sześć rzeczy, których trzeba się nauczyć i później dopiero zrozumieć, czym to jest i jak naprawdę mieć życie dla siebie. Co to znaczy? W którym kierunku chcemy iść, jeśli przeczytamy sobie wstęp tej książki, to jesteśmy w stanie to zrozumieć. Każde jedno słowo, każde jedno zdanie, które tam jest użyte, jeśli byśmy się zastanowili, jest bardzo ważne i istotne. Bardzo dobitnie pokazuje w prosty sposób, co to jest, o kim i dla kogo ta książka została napisana? Co my powinniśmy robić, żeby kroczyć tą drogą, którą Don kiedyś zapoczątkował, a my teraz idziemy, odświeżyliśmy to, nastąpiło to odświeżenie. Rok temu może niekoniecznie w najlepszych okolicznościach dla niego życiowych, ale to, jak sam mówił, było to dla niego zbawienne, żeby wyjść i otworzyć się do nas wszystkich, żeby nam zacząć przedstawiać tą wiedzę w taki sposób, jak kiedyś to robił, tak? Tylko że już sam, nie z oparciem własnej żonie, ale sam otworzył się i
pozwolił nam poznać siebie jako człowieka, nie jako osobę nie wiadomo jaką ważną, jak wysoko się noszącą, tylko jako normalnego człowieka, czyli podejście normalnie człowiek do człowieka poprzez relacje z nim, nawiązanie, uczenie krok po kroku. Nic strasznego w najprostszy sposób. Powiem jeszcze takie coś, że mamy to ogromne szczęście mieć z tym człowiekiem kontakt tak bliski i tak bezpośredni. Może nie do wszystkich to jeszcze dochodzi, może nie wszyscy rozumieją, ale to jest człowiek, który osiągnął niebywały sukces w network marketingu i nie ma drugiej takiej osoby, która mogłaby to samo powtórzyć za nim i można by powiedzieć, że on jest jego godnym następcą. Macie tą ogromną szansę, szczęście i niesamowitą możliwość słuchania, uczenia się od niego, wszystkiego tego, co bardzo często niektórym ludziom sprawia trudność, bo nie potrafią zrozumieć podstawowych, prostych rzeczy. On jest w stanie wam wytłumaczyć wszystko. Jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu go słuchać. Słuchać i próbować zrozumieć, zadawać pytania przede wszystkim, bo pytania to jest coś, co pozwala nam rozwiać wszystkie wątpliwości, jakie się w głowie naszej kryją. I tego często ktoś nie jest w stanie rozwiązać, jeżeli tylko przeczyta książkę. Jeżeli się zapytacie Dona bezpośrednio, czy zorganizujecie sobie nawet z nim Zooma sesję taką prywatną, to zobaczycie, jaka to jest różnica. Jak niesamowicie potrafi to rzucić nowe światło na to, co robicie. Ja jestem ogromnie szczęśliwa z tego powodu, że zaryzykowałam tak naprawdę i ten rok temu zaufałam mu i stwierdziłam, to jest coś wspaniałego, że mogę z tym człowiekiem mieć kontakt. Kiedyś marzyłam o tym, żeby ich poznać osobiście, nie udało się poznać Nancy, ale poznałam Dona osobiście tutaj, co prawda nie poprzez uścisk ręki, może to kiedyś jeszcze nastąpi, ale no to jest coś, co po prostu wywróciło moje życie do góry nogami. Chciałabym, żeby każdemu z was w taki sposób wywróciło życie do góry nogami, żebyście pojęli, czym powinien być network marketing, żebyśmy potrafili zmienić ten świat w tej branży, odwrócić to wszystko, to, co idzie w niedobrym kierunku, żeby ludzie zaczęli rozumieć, że ten rodzaj działalności naprawdę może być czymś wspaniałym, cudownym i każdy może to robić i nie trzeba tutaj nie wiadomo jakich umiejętności. Więc Krzysiek, zapraszamy na kolejne Zoomy. Od po świąt będą one się odbywały regularnie w środę i w piątek po polsku. W czwartek będzie tylko i wyłącznie angielski Zoom. No i... I zapraszamy wszystkich, którzy chcą. Ja jeszcze od siebie dopowiem tylko tyle, że to wydarzenie, które nastąpiło rok temu, było niesamowicie jedną wielką zagadką, co się wydarzy dalej. Pierwsza rozmowa na Skype'ie była, o ile ją pamiętam, to była taka z niedowierzaniem, że to mało prawdopodobne, że można rozmawiać z taką osobą, można powiedzieć ze sławą, nawet trzeba to powiedzieć ze sławą, gdzie taka osoba jest w stanie rozmawiać z takim kimś mało znaczącym, nikim, można tak powiedzieć, zmienia z nazwiska tak naprawdę, a jednak ten człowiek chciał rozmawiać. Chciał rozmawiać, chciał powiedzieć to, co on czuje, zapytał o to, co myślisz, co robiłeś i tak dalej, w czym ja ci mogę pomóc. I powiedział zwykle, chodź, to ci pokażę, chodź i ucz się tego. I rób to i będzie wszystko okej. Takie zwątpienie i niedowierzanie po tych wszystkich, po tym pierwszym spotkaniu. No i nagle się to zaczęło rodzić. Rodziło się, może można powiedzieć, w większych, mniejszych bólach, bo tak było.
sami nie dowierzaliśmy, chyba że się to tak rozwinie. Natomiast mieliśmy jakąś wizję tego wszystkiego, widzieliśmy sens w tym wszystkim. Wiele czasu spędziliśmy i spędzamy nadal, będziemy pewno spędzać nadal na rozmowach, na pisaniu, na rozważaniu tego o czym będziemy pisać, o czym będziemy rozmawiać, co będziemy przygotowywać na kolejny jakiś Zoom. I coraz bardziej było to budujące, bo coraz więcej osób przychodziło, natomiast były też, jak to się mówi, upadki i wzloty, bo też dostaliśmy taką lekcję życia, aczkolwiek nie myśleliśmy, że to tak może być, ale niestety tak się niestety stało. Wiemy o tym, że no, my tutaj nie chcemy z nikim konkurować absolutnie, bo my nie robimy żadnej konkurencji. My nie jesteśmy konkurencji dla nikogo, ani nie chcemy być, dla żadnej z firm, dla żadnej z organizacji. My chcemy przekazywać tą wiedzę, że za pomocą Dona, żeby każdy się dowiedział, co to jest, żeby mógł bez żadnej jakiejś takiej niepewności, w co wchodzi, żeby bez jakiegokolwiek napięcia, żeby mógł w MLM-ach pracować, czy to dorabiać, a to kiedyś przejść już tak naprawdę na własną tylko i wyłącznie działalność i odzyskać tą wolność finansową, aby rzeczywiście zarabiać pieniądze, aby zbudować ten fundament, który będzie dawał mu swobodę tego życia na własność. Bo dlatego to robimy, dlatego o tym mówimy, że to, co widzimy, to nie jest to wszystko to, co ktoś tam osiągnął, bo wiemy, że dzięki tej drodze, dzięki wytrwałości, dzięki cierpliwości, dzięki pokorze, dzięki konsekwencji, dzięki systematyce jesteśmy osiągnąć w stanie dużo, dużo więcej. Tak wy, jak i my. Bo my jesteśmy po to, żeby was uczyć, a wy jesteście z nami dlatego, żebyście się uczyli i to samo, żebyście przekazali innym, czyli zduplikowali, żeby budować ten stabilny fundament, który pozwoli nam na to, żebyśmy się cieszyli własnym życiem, żebyśmy się cieszyli szczęściem, żebyśmy się cieszyli każdą jedną chwilą z każdym jednym z was. I tego wam wszystkim i nam tutaj życzymy, żebyśmy jak najdłużej trwali, żeby to, co się zaczęło rok temu, żeby trwało bardzo, bardzo długo w atmosferze takiej wspaniałej, takiej luźnej, takiej sympatycznej, żebyście nas wspierali, a my będziemy wam dawali to, co będziemy mogli i to, co powiedziałem, my będziemy się uczyli, będziemy przekazywali to dla was, jeśli będziemy mieli interakcje, będziemy się również od was uczyli, bo macie bardzo dużą wiedzę, każdy z nas ma swój potencjał, który może rozwijać. Każdy z nas jest tym uczniem tak naprawdę, Krzysiek, bo my też nie jesteśmy wcale super wielkimi ekspertami. Oczywiście, że tak. Na tym rzecz polega, że jesteśmy tu w tej szkole MLM-u u Dona i to jest niesamowita nobilitacja dla was wszystkich za to, że zdaliście ten egzamin 4 pytań, które są na początku. Jesteście tutaj, bo nie wszyscy się tu mogą dostać i możemy się wszyscy razem uczyć i wspierać. To jest najwspanialsza rzecz, jaka może być w network marketingu. My tworzymy społeczność, która jest tym network marketingiem. Niezależnie od firmy, w której jesteście, bo każda firma to jest po prostu tylko wasz dostawca usług czy prowizji, którą otrzymujecie. Natomiast sam network marketing to jest właśnie to. To są te więzi między nami. Ta społeczność, która tutaj jest i potrafi rozmawiać, potrafi być otwarta i potrafi sobie pomagać jeden drugiemu w różnych sytuacjach, wyjaśniać, uczyć i tak naprawdę być razem z sobą jak ludzie, a nie jak tylko zamknięci w sobie biznesmeni, którzy nie widzą nic oprócz mamony. A więc
poznajmy przyjaciół, waszych przyjaciół i tak budujmy ten network marketing, czy multilevel marketing, jak chcemy, tak nazywajmy, ale róbmy to w taki sposób, jaki Don nam przekazuje. Dziękujemy wam za wszystko, za to, że jesteście, za to i mamy nadzieję, że będziecie. Dzięki.